Czyli co? Robimy sobie najgorsze wyzwania od widzów. Miesiąc temu dałem tego posta odnośnie najgorszych wyzwań, żebyście pisali swoje komentarze. 453 osoby napisało swoje propozycje i Antek Drzewicki napisał, żebym przejechał Tour de Podlasie autem sportowym bez rozwalania. Czyli bez rozwalania, ja rozumiem, że no nie uderzymy w żadne drzewo, nie wywalimy się na dach, nie zaliczymy boka i tak dalej, i tak dalej. Więc no, myślę, że ten samochód nadaje się do tego perfekcyjnie. A można, jak najbardziej. Jeszcze jak. I Tour de Podlasie to jest traska, która... Ta jest bardzo ciekawa traska. Zrobiłem ją jakiś czas temu. Ją jest ciężko przejechać w ogóle. Jest nieprzyjemna do jazdy, jest katorgą dla każdego zawodnika. Samochód ultra nisko zawieszony, napęd na tył, silnik z przodu, duperkę będzie rzucać na 100%. W dodatku tutaj cały czas offroady. Bo w sumie jakby się zastanowić, to auto offroadowe to też takie sportowe, bo jeżdżenie po offroadzie to też jakiś sport. Ale ja rozumiem, o co tutaj chodziło. Tu chodziło o auto nisko zawieszone. Patrzcie, tu jakieś śniegi mamy. I musimy jechać, no, ostrożnie. Ja znam ten wyścig, bo go, kurczę, tworzyłem. O, pff. Dobra, słuchajcie, umówmy się tak, że jak zaliczę jakiegoś boka, wywalę się na dach lub uderzę w drzewo, to zaczynamy od nowa. A tu jest hopka. Są dwie hopki, których tu nie można pominąć. I to jest jedna z nich. Czyli nie mogę uderzyć w drzewo, wywalić się na bok ani na dach. Trzymajcie kciuki. To jest takie wyzwanie, ono nie jest jakoś bardzo trudne, jak się jedzie ostrożnie. Ale jest takie wnerwiające, bo co chwilę ci ten samochód obkręca. Tak, w tym edytorze można skill testy robić. Czyli takie trudne traski do przejechania, no. Jest coś takiego. O, można tam wysokie takie hopy robić, takie różne trudne traski. Może byśmy sobie to potestowali. O kurde. O shit. O, ja stąd nie wyjadę. Patrzcie, nawet boty jadą wolno tutaj. Tutaj trzeba mieć samochód, który jest bardzo wysoko zawieszony. No niestety moje Ferrari takie nie jest. Więc troszeczkę tu posiedzimy w tej wodzie. Czekaj, o kurde, my tu musimy skoczyć. Wyląduj jakoś, tylko nie w drzewo. Wylądowałem, dobra, jest git, nie w drzewo. Mam tutaj kubek z tej strony postawiony. Miałem, znaczy się. Poleciał, ale się nie zbił. Kubek z tytanu. Nie no, może pękł, nie wiem. Bo czasami jest tak, że to szkło pęka i dopiero jak nalejesz gorącej herbaty, to się wszystko rozlewa. Czekaj, to trzeba jakoś na wprost. Okej. Dobra. Ale się nakręcę dzisiaj. Te wyzwania są najgorsze. A one zyskują nowego blasku, kiedy gra się na kierownicy. Ja zacząłem tą serię jak jeszcze grałem na padzie. Hops, hops, hops. I tak, tutaj musimy wskoczyć. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Okej, jeszcze żyję. Ej, ja dzisiaj założyłem nową koszulkę. I znowu będzie trzeba ją zmieniać. Wczoraj po F1 2020.
po Monte Carlo, Monaco, nie Monte Carlo, tylko Monaco byliśmy, Monaco. No to musiałem zmieniać koszulkę. Dzisiaj założyłem, już po tym jednym wyzwaniu będę musiał zmienić. Cały zgrzany, gościu. Czy tyle namachasz? Dobra. Dobra, i teraz... Teraz tak naprawdę finał. Ale to jest ciekawy finał. Bo tu musimy podjechać tym Ferrari, które jak widzicie ledwo co jedzie. Musimy podjechać pod tą górę. Ja tu jakiś przesadzony tuning zrobiłem w tym samochodzie. Ono jest takie strasznie nerwowe. I generalnie samochody takie sportowe pod tą górę bardzo słabo podjeżdżają. Zwłaszcza na tych oponkach. Więc nie wiem, czy mi się w ogóle to teraz uda z tej strony, bym musiał chyba dookoła pojechać. Dobra, na skręconych kołach nawet jakoś udało się podjechać. Teraz musimy zaliczyć ten checkpoint. Okej, jest zaliczony? Chyba tak. Do góry. Zaliczyłem go, czy nie? Okej, tu są wyboje. Już prawie się udało. O! O! Shit! Ale się nakręciłem. Proszę bardzo. Udało się ukończyć. 11 pozycja. Słuchajcie, 19 minut jechałem, a to jest dopiero pierwsze wyzwanie. Masakra, to jest totalny kosmos. Następne wyzwanie mamy od Grzechu 121. Zrób pila P50 na offroad, ale tak, żeby nie było za łatwo, to na tunik masz 30 tysięcy. Exige 30 tysięcy, powodzenia. Ale co mam zrobić na offroad? No, zrobić na offroad. No i co mam zrobić z tym samochodem? No jakby stunigować, to nie jest żadne wyzwanie, prawda? Dobra, zrób dwa okrążenia jadąc pilem P50 na torze Tour de Podlasie. Boże, znowu torze Tour de Podlasie, możesz go przerobić tak, aby dał radę. Dwa okrążenia. Tu już nie musimy jechać ładnie. O, kuźwa. Tu już nie musimy jechać ładnie. Ja pierniczę. Okej. Cofam to, co powiedziałem o Ferrari. Ferrari to bardzo dobry samochód jest. Ferrari to był świetny samochód. Doskonały był. To był doskonały samochód. Zobaczcie, podjedziemy sobie do tego, do tej belki. Ten samochód jest wielkości tej belki, zobaczcie. What the fuck? Ja bym mógł się nim bawić chowanego, ale nie w takie wyzwania, oszaleliście. Nie dawajcie mi takich wyzwań z tym autem. Zrób 360 tym autem, ja cały czas robię 360 tym autem. Ja próbuję nie robić 360, próbuję jechać prosto. Dobrze, że sobie herbatkę zaparzyłem przed tymi wyzwaniami. Kiedyś były takie wyzwania jakieś trudne, pamiętam, że robiłem te wyzwania, to jeden odcinek nagrywałem chyba ze 4 godziny. Naprawdę. Musiałem sobie robić przerwy na obiad czy coś. Wiesz, jak widzowie mi robią te wyzwania, piszą mi te wyzwania, to ja biorę sobie termos, ja biorę sobie kask na łeb, biorę jakąś lampkę i idę do roboty. To tak to wygląda. O! Jest! Wstał! O! Co to? Ej, ja miałem na hamulcu go! Chyba mu się te tylne kółko jeszcze kręciło i dostał powera. Dobra, hop.
Słuchajcie, jak ja zrobię to wyzwanie, ja mam dosyć. Jak ktoś da mi wyzwanie z pilem P50, ja to pierniczę. Nie biorę tego wyzwania. Nie, nie ma opcji. Już limit pila się wyczerpał na te wyzwania. Ej, on ma takie coś, że jak z dużej prędkości wywali się na dach i potem nawet nic nie będę naciskał, ani gazu, ani hamulca, nic, nie? To on i tak będzie jechał do przodu. Nie wiem, dlaczego tak jest w tym samochodzie. Coś, on jest źle chyba zrobiony w Fordzie, wiecie? Ja wziąłem offroadowe opony. Ja nie wiem, co tu się dzieje z tym autem. Czy on powinien normalnie sobie śmigać. No i za trudnie chyba do tych wyzwań. Wiem, co zrobię. Zamówię pizzę, przyjedzie kurier. I powiem tak. Dam panu 50 zł. Jak przejedzie pan to wyzwanie? Co wy na to? Mam takie specyficzne wyzwanie. Dałby pan radę je ukończyć? Odpuść, mają być dwa okrążenia, to będą dwa okrążenia. Co to mają być za wyzwania od widzów, jeśli się nie zrobi tego wyzwania? No hello. Jest! Lepiej od Ferrari poszedł. Zgasł mi, kurde. Dobra, powoli, powoli, bo to cały czas będę go obracał, to nie ma co, no nie? Dobra, drugie wyzwanie ukończone. Ja pierniczę. 47 minut jechałem ten zasrany wyścig. Znaczy wyścig może nie jest najgorszy, ale najgorsze jest to, że jechałem tym gratem małym dziadem zasranym. Następne wyzwanie. Kuba Wierzbicki, spróbuj zrobić dwie gwiazdki na znaku dowolnym ostrzegawczym pilem lub BMW Isetą. To brzmi całkiem spoko. Myślę, że nawet tym gównem dam radę to zrobić. Już mam dosyć tego samochodu. Leć! 160! Ile to jest gwiazdek? 160, tu miało być 200 chyba. Ja pierdziut. Czekaj, który to możemy... Musimy wybrać taki skok, który będzie w większości na asfalcie, prawda? Tutaj tam powinniśmy mieć dużą prędkość, ale myślę, że pil generalnie da radę gdzieś dwie gwiazdki wycisnąć. Ile tu musimy skoczyć? Zaraz zobaczymy. 91,4 metra musimy skoczyć, żeby mieć dwie gwiazdy. Zaraz zobaczymy. To nie jest dużo. A pil powinien się rozpędzić, tylko znowu mamy kawałek offroadu, nie? I jest! Dobra, 102 metry! Idealnie! Skocz, Maciej Sadowski pisze, skocz co najmniej 850 metrów na tej skoczni w Broadway? 800 metrów? Co najmniej? To za dużo trochę! 800 metrów to się skacze. Czekaj, gdzie jest ta wielka hopa? Tutaj miałem 500 metrów. Co on, kurde? Przejeść całą mapę dookoła driftem, obojętnie jakim samochodem. Całą mapę dookoła. Czyli to rozumiemy. Tak jakbyśmy chyba Goliata jechali prawie, że no nie? Nie, tutaj kolejne wyzwanie jest Tour de Podlasie. Pierniczę to, nie, nie, nie. O, tutaj kolejne. Przejedź Goliata na wstecznym, trzy okrążenie, uwaga, pil P50. Nie ma pila P50, nie robię, nie mówisz nic. Dumanek napisał. Skocz tyle, ile twój samochodów ma newtonometrów. I to jest bardzo ciekawe wyzwanie, dlatego że jedne samochody mają większy moment obrotowy,
a inne samochody mają mniejszy moment obrotowy. Ale to wcale nie znaczy, że jakiś samochód, który ma mały moment obrotowy, że on będzie wolny. Na przykład niektóre samochody supersportowe mają małe, mają małe silniki, ale mają dużo koni na przykład, ale mają mało newtonometrów, nie? Momentu obrotowego, maksymalnego. I teraz musimy skoczyć tyle, ile mam newtonometrów, albo więcej, tak? Tyle, ile twój samochodów ma newtonometrów. Samochód ma newtonometrów. Okej. Okay. Nie wiem, czy tutaj będę... O, no dobra, mam. 8. Dobra, ten ma za dużo newtonometrów. Na pewno nie McLaren, bo one tam mają po 5 litrów, po 6. Ty, to musi być małe auto. Na pewno nie będzie to PIL P50. Ale to może być na przykład Bug Mono. Na przykład to. Tu mamy 280 newtonometrów i mamy 209 kW mocy. Samochód jest mały i moglibyśmy tym spróbować skoczyć, ale 280 metrów to jest kurde i tak dużo, no nie? Cokolwiek włożymy, to moc skacze, ale możemy samochód jeszcze bardziej odciążyć, prawda? I wtedy nie będzie nam skakać ten moment obrotowy, no nie? Możemy dać lepszą skrzynię biegów, możemy dać odciążyć go jeszcze trochę jakoś tam. Chociaż nie, weźmy szosowe i gdzieś tam spróbujemy się rozpędzić. Mamy tak, 200... czekaj, nie, to nie tutaj. Ile tam było newtonometrów? Zaraz zobaczymy. Standardowy mamy, to tak, 280 metrów musimy skoczyć. Chyba żebyśmy wzięli samochód z jakimś silnikiem od motocykla. No to chyba znowu pod uwagę musimy brać Pila P50. Kurde. No to jest najmniejszy samochód w grze i w ogóle chyba na świecie. Jeden z mniejszych na pewno. I no trochę tym samochodem będzie się trzeba rozpędzać, więc zacznijmy z tego miejsca. Na razie tym, a potem się zobaczy jeszcze jak ten skoczy. 280 metrów musimy skoczyć. Dobra, prędkość nie spadła mocno. Uuu. 250! Ej, ładnie poleciał! Ładnie poleciał, ale to był chyba jego szczyt możliwości, nie? To jest chyba jedyna taka skocznia, gdzie można tak polecieć w miarę. No to jest ta tutaj największa, nie? Ale jeszcze patrzę, czy gdzieś tutaj moglibyśmy tyle polecieć, ale chyba już nie. To jest taka jedyna hopka, gdzie teoretycznie moglibyśmy tyle skoczyć. O, przyhamował trochę. Nie wiem, czy tyle polecę. Dobra, 204. Ojej, krzywa trochę. Znowu za wolno będzie. Kurczę, ale tak... Spróbujmy go przetuningować. O, tu mamy 288 newtonometrów, ale mamy już 238 kW mocy. To jeszcze ten chodzi, Maverick w grę. Zobaczmy Mavericka. Caterhamy chyba mają dużo mocy, znaczy dużo newtonometrów. Ten samochód fabrycznie ma tylko jeden bieg, czy ten pojazd właściwie. Maverick to jest totalny wypierd. Za wolno. Ledwo 200. Więc tak, tu mamy. No kurde, trochę jest. 364 newtonometry. Czyli 364 metry. Musimy polecieć. Ja to nie skręca teraz. Leć! 270. To jest za mało. Tu mamy dwie opcje do wyboru. Nic innego nie zrobimy, no musimy wziąć któregoś z tych. Wygląda na to, że Trident ma trochę mniej do skoczenia, a mniej więcej tyle samo mocy, zobaczcie. Aha, bo on nie jest tunigowany na maksa, on jest w klasie A. Czy mamy te rajdówki takie niektóre? Mogą mieć, nie, dobra, te są przekokrzone jakieś. One nie polecą, no to jedynie tobie możemy wziąć pod uwagę. Jezu, wszystkie wyzwania tymi małymi gównami musimy robić, serio. To
Jeszcze można go stunigować. 218 metrów, no. Jezu. Dobra, nie ma co nim jechać na siłę. Po prostu się przenieśmy tam, gdzie trzeba i tyle. Leć! 218. Jest! 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 235 było! O ja! Ale miałem nadzieję, że uda się to zrobić jakimś innym samochodem, a nie tymi gównami. Wszystkie rzeczy z tymi gównami. No nie, no dobra, pierwsze robiliśmy tym Ferrari, no nie? Dużo tych newtonometrów. Jakiekolwiek, słuchajcie, jakakolwiek V8 4-litrowa. No to już ma od ciula tych newtonometrów, a to w tej grze i tak nie będzie jeździć, nie? Jakieś Camaro czy coś. Tridentem zrobiliśmy, myślę, że Pinem B50 też byśmy zrobili, ale Trident chyba... Myślę, że mimo wszystko lepiej się prowadzi od P50. Chyba. Ciężko powiedzieć. Może zrobili kopię w clay handlingu, a mi się tak wydaje tylko, bo ten jest taki bardziej opływowy. Jaka kierownica? Powiedzcie mi, jak się tym samochodem trąbi? Gdzie tu masz trąbik? No nie masz! Aha, dobra, bo jak mamy ją na wprost, to ona jest trochę taka przekrzywiona. Widzicie? W samochodzie. What the fuck? Jak dodajemy gazu... No ale zrobiliśmy. Najważniejsze, że zrobiliśmy to wyzwanie. Ja jestem zmęczony tymi wyzwaniami, naprawdę. Mam dosyć.